Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dieta Online na 100% i tym razem odcinek ze zbierania figurek, kart, a także proszę państwa nadajników. Figurki i karty można sobie zebrać normalnym pojazdem, na przykład nie wiem, Bati, można sobie jeździć od celu do celu, spoko, ale niestety nadajniki są niektóre umieszczone w takich miejscach, gdzie bez opresora, buzarda albo jakiegoś, wiecie, śmigłowca samolotu się nie dostaniemy, więc niestety na potrzeby tego odcinka jestem zmuszony, powiedzmy, wypożyczyć sobie opresora od jednego z widzów. No, bo chcę te nadajniki zrobić razem z kartami i figurkami. Normalny gracz tego nie potrzebuje, ale ja potrzebuję niestety na potrzeby materiału, ponieważ robiłem materiał o kartach, figurkach i nadajnikach osobne, ale postanowiłem sobie, że zrobię taki materiał wszystko w jednym praktycznie, żeby początkujący gracz mógł sobie to odpalić i zrobić wszystko za jednym zamachem. Więc tyle. Nie robię tych rzeczy do tego, jaką się nazywa, Solomona, dlatego że to jest bardziej skomplikowane, jakby co. Dobra, więc biorę opresora i jadę zbierać i niszczyć. Więc let's go, mój pierwszy raz na opresorze, o Jezu. Okej, dobra, w ten sposób, proste. Dopalacz na R1, bez sensu trochę. Pewnie normalnie jest na X-ie, zgaduję. Ale w sumie dopalacza kto używa? No nikt. Dopalacz się używa raz na ruski rok w opresorze dwójce. Dobra, więc no cóż, taki wstępniak, te figurki i tak dalej będą w osobnym materiale, jakby co. Więc cóż, ja mam level aktualnie 15 i zobaczymy się dopiero, kiedy to wszystko zbiorę, pewnie za dzień albo dwa, bo trochę mi się czasu zejdzie, bo chcę to fajnie nagrać. Więc no cóż, lecimy. No i okej, proszę państwa, wszystko zebrane, figurki, karty, nadajniki, więc tak, za nadajniki mamy oczywiście hakera za 10%, który jest bezużyteczny, bo dużo bierze, a mało daje. Okej. Za figurki mamy, proszę państwa, expa, hajs, no i oczywiście także specjalny strój. Tylko dajcie mi się przebrać. Gdzieś tutaj się przebiera. Kurde, co? Ej. Naprawdę, gdzie tu jest przebieranie? Nie no, chyba tutaj gdzieś, nie? Nie mam pojęcia, lol. Halo? A może nie ma tutaj w ogóle takiej opcji? To byłaby dziwna sprawa, co najmniej. Przejrzyj topy. W tym miejscu. Nawet nie wiedziałem. Dobra. Come on. Gdzie tutaj jest opcja przebrania się? Nie mam pojęcia. Jak ktoś wie, to niech mi da znać. A ja teraz sobie ukradnę ten samochód. On jest całkiem spoko. Ja będę musiał go sobie kupić. Bo niestety z ulicy nie da się go zdobyć. A to jest bardzo fajna korwetta, nie? Kozak jest moim zdaniem. Nie w tym kolorze. O nie, ej, Simeon chce ten pojazd? Chyba tak, ej, spoko, dam go. Tylko nie dostałem SMS-a, że chce ten pojazd. Zobaczmy sobie. Wiadomości? Nie no, nie ma jakiejś informacji, dostałem dwie gwiazdki naraz. Dziwna sprawa. To wygląda jakby był samochód od Simeona, nie? I stunt jump. Pyk. Wszystko zrobione, na kurde, w poprzednim odcinku, a nie. Poprzedni, że tak powiem. Spoko. Tutaj. Jest to samochód Simona, czy w końcu, czy nie, nie? Bo nie mam pojęcia, dziwna sprawa. No mogę wjechać, to chyba tak. Ale nie mam SMS-a. Tak, zdecydowanie. Jest za friko, no to jest od Simona. Dobra, bierzemy sobie go na żółto. Albo na taki, nie? Dobra, dajmy taki, jasny pomarańczowy. Mhm. I teraz sobie wyjeżdżamy. Zobaczymy, ile Simon mi za niego da. Nic nie da chyba. A nie, chwila, pojawiło się S chyba. Tak, jest S. Ale dziwne, bo nie mam SMS-a o liście pojazdów. Ale spoko, jeżeli jest opcja, żebym go już oddał, to spoko, bo jest to mi potrzebne do jednej z nagród. I dodatkowo chcę na tym troszeczkę hajsu zarobić, ponieważ Coquetta D10 chyba jest... sorry, nie D10, to jest Coquetta... Coquetta, po prostu. Ona jest chyba jednym z nowych samochodów, który jest właśnie dostępny do dostarczenia do Simeona. No i zobaczmy, ile mi da. To jest ten garaż, nie? Pyk. Mogę mówić lekko ciszej, bo jest późna godzina. Dobra. Zobaczmy. Hajsik, poproszę. I... prawie 20 tysięcy. No to kurde, akurat to jest spoko hajsik, jak dla osoby, która dopiero co zaczyna, nie? Więc zaraz, bierzemy tego sultana tutaj. On jest całkiem spoko.
i podlecimy sobie, proszę państwa, do czego? A no kurde, do sklepu i wam pokażę ten strój w końcu. Albo w sumie najpierw do fryzjera. Siemanko, fryzjer. Ja tutaj do ciebie po jedną taką sprawę. Kurde, mam taki problem z tym padem, że go słychać strasznie, kiedy ja klikam. Muszę jakoś fajną pozycję obrać, żeby nie było go słychać, a żeby było mi wygodniej, żeby było mnie słychać, nie? To jest, kurde, nie takie proste. Dobra, zobaczmy sobie tą fryzurę. Ona jest paskudna, jeżeli chodzi o babkę. Pyk, ponieważ jest to fryzura z flaczały gniew za zero. Pyk. Może inny kolor będzie lepiej widoczny. Na przykład damy sobie który. Nie wiem, coś takiego, nie? O. No spoko, nie chcę. Wolę zostać przy tym. Dalej. Proszę państwa, ubrania, jak mówiłem. Pójdę do sklepu, gdzie wiem, że garderoba istnieje. Proszę, Tony, zostaw mnie w spokoju. No, i tutaj wchodzimy sobie i jest tęcza. Aha, wcześniej tego nie widziałem, nieważne. Wchodzimy sobie tu i jest opcja garderoby. Spoko. I zobaczcie sobie, że wchodzę sobie, proszę państwa, w stroje. Stroje specjalne i mamy strój z fałszywego gniewu za figurki, tak samo jak ta fryzura. I jest także strój hazardzisty za zrobienie kart. I to jest chyba najlepsza nagroda, dlatego że strój hazardzisty daje nam także możliwość użycia go podczas napadu na kasyno. I jest to strój na wyjście w podejściu sprytnym. Więc to jest spoko sprawa, do tego karty dają najwięcej ekspa ze wszystkich i przy okazji żetony. Więc to jest spoko sprawa. Dobra, i proszę państwa, zebraliśmy sobie te trzy główne, powiedzmy, znajdźki, ale jest jeszcze nowa znajdźka, która jest od Solomona. I właśnie to jest problem lekki, bo ona jest trudna akurat. Z tych wszystkich jest najtrudniejsza, ale może przy dużym farcie zająć najmniej czasu, bo mamy 7 rzeczy, które są proste do zebrania i dostajemy za każdą 10k i 3 takie trudne, które pojawiają się randomowo na mapie. W tym odcinku zrobimy coś takiego, że zbiorę te 7, a kolejne 3 zbiorę sobie przy okazji. Kiedy pojawi mi się na mapie, kiedy będę normalnie sobie grał, to po prostu sobie zbiorę. Nie będę specjalnie się czaił na to, bo to nie ma kompletnie sensu. Nagroda jest słaba, bo mamy tam strój kosmity za to. Okej, lecimy do Solomona. Przez chwilę nie było dźwięku z gry, nie mam kompletnie pojęcia czemu, coś OBS odwala. Ale już to naprawiłem. I teraz możemy sobie tutaj wejść i zobaczyć, co tutaj ciekawego dla nas przygotował. Chociaż w sumie wiem, bo już to robiłem nawet 2 razy prawie. Dobra, więc mamy tutaj panów policjantów. Spoko. Mamy SMS-a i mamy także tutaj, proszę państwa, dajcie mi przejść. Tutaj mamy naszego kolegę sympatycznego. Nikobelik. Nikobelik. Tam jest. Spoko. Teraz możemy sobie wyjść i mamy możliwość zbierania sobie znajdziek, więc wychodzimy. I zobaczmy, co my tu ciekawego mamy, proszę państwa. Pierwsza znajdźka znajduje się tutaj za winklem, proszę państwa. Tak o, normalnie sobie leży. Więc mam. Super. I jeżeli teraz wrócę do tego studia, powiedzmy, do tego biura raczej, to dostanę hajs 10k i chyba expa przy okazji. Ale teraz tego nie będę robił, bo zbiorę od razu 7 i je dostarczymy sobie. Więc ja zrobię to poza kamerami. Filmik do lokalizacji macie w karcie. Po raz kolejny mówię takie coś. O kurde, pierwsza cutscenka podczas wchodzenia do tego. Do kasyna. Masakra. Zapomniałem o tym, a tutaj znajdźka jedna jest. Spoko. Penthouse musimy kupić sobie, wiadomo, bo GTA Online na 100%. Ale penthouse jest ważny, ponieważ on nam się zwraca po jego zakupie, jeżeli dobrze wszystko gramy. Więc to jest dobra sprawa. O, ej, zobacz, to jest ciekawa sprawa, ja nie wiedziałem o tym, bo kiedy wchodziłem tutaj po raz pierwszy, to miałem od razu taką akcję, że na podium był Trax. Trax jest w misjach, Trax jest podczas jednej misji, jak mówiłem, Trax był na trailerze, to wszystko ma sens. A zobaczcie, że ta scenka jest generowana na silniku gry,
tak, no wiadomo, że na silniku jest nasza postać, ale tak w 100% mi chodzi, że nie jest tylko wstawiona nasza postać. Kurwa, trudno to powiedzieć, o co chodzi mi. No po prostu jest samochód z tego tygodnia, w którym to nagrywam, nie? Czyli spoko sprawa, bo jest Tigon na podium. W ogóle to jest piękne, że taka długa scenka, a dla Polaków to jest, a patrzcie, kurde, nie macie opcji korzystania z tego, co Polaki? Ta więcej rzeczy, na których nie możemy grać. Dziękuję bardzo. No, ta, wypie... Znaczy, cześć. No. Więc teraz sobie na szybkości. A, ładowańsko, super. Dziękuję, gro. Grand Theft Auto Loading. Dziękuję, dziękuję. Nie potrzebuję. Jest. Kupujemy członkostwo, kupiliśmy członkostwo, super. Za 500 dolków, a teraz możemy sobie, proszę państwa, kupić żetony. I sobie kupię. Premia gości, mam, spoko. I jeszcze do tego chcę kupić sobie żetony na maksa. Za pomocą tego przycisku. 20k mogę kupić, bo... Czekajcie, od czego zależy to, ile mogę żetonów kupić? Chyba od tego, ile misji zrobiliśmy z kasyna? Nie, trzeba mi penthouse chyba. To od tego zależy. Więc kupujemy sobie. Pyk. Spoko. Kolejne żetony. Super. Jak ktoś się zastanawia, po co mi to? A po to, że za żetony kupuje się rzeczy w tym sklepiku na przykład, nie? Więc mogę sobie tutaj podejść i kupić sobie jakąś machę, nie? Więc macha, poproszę. Pyk. Spoko. One są drogie, więc będę zawsze kupował sobie maxa. O, to jest piękne, nie? Albo to. Dobra, ale ja nie chcę tego. Ja chcę sobie tylko znajdźkę zebrać. A nasza piękna znajdźka jest oczywiście w kiblu, no bo gdzie indziej, nie? Zbieramy, super. Dobra, tutaj znajduje się ostatnia easy znajdźka. Szybko zbieramy, bo tutaj są altruiści, oni nas będą bić. Więc zbieramy, super. I zobaczcie, że znalazłem taki pojazd. Vader, powiedzmy. I on jest, kurde, ciekawie zrobiony, bo ma takie... nie wiem, to nazwać, zielone obręcze na kołach. I to jest, kurde, nawet fajne, nie? I ogólnie jest cały zielony. Nie wiem, czy to jest normalne, czy po prostu znaleźć jakąś wersję stuningowaną, bo czasami na ulicy można takie stuningowane pojazdy znaleźć. Zobaczymy sobie. Podjadę do Los Santos Customs i zobaczymy, czy jest opcja, żeby ten pojazd sprzedać sobie tam. I chwila prawdy, zobaczymy. Proszę państwa, otwiera się. Super. Ciekawe, za ile mogę go sprzedać. Więc nie to. A, mogę zobaczyć ogólnie trochę, jakie opcje ma. Więc dajmy sobie... Aha, żadnych wizualnych nie ma. No to chyba raczej nie sprawdzę sobie. No to ma fabryczne, nie? Więc chyba jest to zwykła wersja. Za ile on jest? Za 900! No, dobra. Bierz to, panie, bierz to. To niezła wersja stuningowana. Dobra, więc sobie teraz na szybkości, proszę państwa, podlecimy do naszego Somoleona. Bo co prawda, znaczy dobrze mówię, Somoleona? Zawsze mi się myli. Somoleon, nie, Somo, nieważne. Tutaj znajduje się jedna z tych znajdzie, Globus dokładnie, ale no to jest randomowe. Raz się pojawi, raz nie. No i kurde, przypał lekki. Więc jak mówię, zrobię to sobie przy okazji, a teraz dostarczę to, co mam naszemu koledze sympatycznemu. Więc poproszę ten pojazd. Rekwiz... gościu. Nie, dobra, tak naprawdę nie chcę go. Ale... pyk. Dobra, front flipa walnął, a raczej... jak jest w bok? Bo jest front, back, a w bok... W bok flipa walnął. Pięknie, o to mi chodziło. Dobra, więc jak mówię, lecę teraz tam. Siemanko, witam, witam serdecznie. I co my tu mamy? No i mamy 70k i level up, i level up, i level... Co? Jak dużo, lol. Dobra, więc w tym odcinku wbiliśmy
34 levele i zebraliśmy większość znajdziek w tej grze. Więc no, super. I jeszcze na koniec, proszę Państwa, sobie kupię brońki laserowe, proszę Państwa, ponieważ w tym tygodniu, kiedy to nagrywam, są one tańsze. Zobaczcie, za obie wydam troszeczkę ponad 500 000. Atomizer też jest tańszy, super, więc biorę wszystkie trzy, razem będzie około 700 000. Dobra, więc biorę sobie to. I ogólnie, kupno broni laserowej w GTA to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ kiedy ich nie kupimy, to nam się zbugują i tak czy siak je dostaniemy za friko. Ale nie chcemy ich za friko, ponieważ to jest po prostu bardzo niemiłe dla Rockstara. A po drugie, później będą problemy w stylu, że mam szafkę na broń, ale nie mogę tam włożyć naszej pięknej spluwy, ponieważ tak naprawdę jej nie kupiłem. Jest przypał, więc kupujemy sobie. Mam zniżkę 5%, bo jestem miłym graczem. Super. W ogóle to jest piękna sprawa, nie? Że coś takiego istnieje w tej grze. Spoko. Nie, kurwa! Nie chciałem tego, no nie, ja pierdolę. Dobra, jebać to. Mam pistolet wyborowy teraz, no cóż, będę musiał z tym żyć. Dobra, ale najważniejsze jest to, że mamy lasera, nie? Boże, jak mało ammo do tego. I nie mogę mieć więcej, niestety. Przez to nie mogę mieć więcej, nie? A zobaczę jeszcze raz. Bo im większy mamy poziom strzelania, tym więcej mamy właśnie ammo. A tu mam maksa, tak? Tak, 580 to jest max. Super, sprawa, nie? Do minigana tyle. No kurde. Dobra, ale odcinek o statystykach kiedyś będzie. Też przy okazji. Sobie zrobimy wszystko na maksa w jednym odcinku, bo na razie to wygląda w ten sposób. Dobra, więc minigun. No, tyle. Ja się z wami, proszę Państwa, żegnam. Siemanara, cześć. Elo.